Grand Prix 6 Festiwalu Filmów Dokumentalnych Okiem Młodych otrzymał film Marty Prus, 18. Szósta edycja Festiwalu Okiem Młodych już się skończyła, a ja rozmawiam teraz z Martą, laureatką pierwszej nagrody tego festiwalu. Opowiedz, skąd się wzięła inspiracja dla twojego filmu? Jako, że też jestem Polką i młodą dziewczyną, chciałam pójść do ośrodka wychowawczego i zobaczyć, na ile się tamte dziewczęta różnią ode mnie i na ile mają inny tryb życia i jakby skąd też to się wzięło. Po prostu chciałam poznać inność, coś, czego nie znam i nie rozumiem. Powiedz mi, co chciałaś właśnie przekazać swoim filmem, 18. Na pewno takim punktem wyjścia była próba złamania stereotypu, żeby opowiedzieć o kimś, kto jest wykluczony, zamknięty, odizolowany od społeczeństwa i żeby pokazać tę osobę w prawdziwym świetle, czyli jakby obiektywnym i jakby każdy z nas jest człowiekiem i ma dużo dobrych rzeczy w sobie. Więc to było trochę takie odczarowanie tego, co się powszechnie myśli źle o tych dziewczynach. Warto było wziąć udział w konkursie? No, oczywiście, warto było wziąć udział w konkursie, szczególnie, że się wygrało, więc jest to bardzo miłe i jestem zaszczycona. Ale to nie jest twoja pierwsza nagroda za ten film? Owszem, dostałam już 3 wyróżnienia za ten film, z tego co tak sobie przypominam. 2 w Polsce i 1 w Paryżu jakoś niedawno. Jak oceniasz Festiwal Okiem Młodych w Siednicy? Miałam okazję zobaczyć blok moich filmów i 3 filmy z kolejnego bloku, więc po prostu nie widziałam nawet, myślę, połowy filmów, które tutaj były pokazywane, więc nie chcę po prostu oceniać, ale to, co widziałam, mam wrażenie, że zdecydowanie trzymało poziom. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. My gratulujemy Marcie i życzymy dalszych sukcesów, nie tylko za ten film.